codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No to rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. Ostatni w wakacje 2024 roku, ale nie ostatni w tym roku. A ja ostatni w tym tygodniu i ostatni w sierpniu. Tak jest. Leszek Wspaniały w radiowym studiu, Bartosz Skopiński, witamy was i do 9:45 czekamy na telefony pod numerem 767-400-400. Ten numer jest do waszej dyspozycji do godziny 9:45. Już pędzę z odpowiedzią do naszej słuchaczki z Głogowa, która wczoraj dopytywała o niedokończony jej zdaniem inwestycja na ulicy Mickiewicza 42-44, tam z budżetu obywatelskiego wykonywane było podwórko i okazuje się, że na, tak jak przypuszczałem, na obecne prace, które zostały wykonane, na tyle starczyło pieniędzy, natomiast z wnioskodawcą ustalono zakres prac i reszta ma być zrobiona w kolejnym zadaniu, na które znów mieszkańcy składają projekt w tym roku. Tak więc teraz, jeśli tylko projekt przejdzie, jeśli będzie poparty potem podczas głosowania i przejdzie te wszystkie formalności, no to w kolejnym 2025 roku będą wykonywane dalsze prace. A z nami jest już słuchacz na linii. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu. Słuchamy. Proszę pana, ja wczoraj idąc z kliniki okulistycznej, przeszedłem na drugą stronę, na chodnik koło cmentarza i koło kwiaciarni Flora, tam jest otwór w chodniku. Jeden jest zaplombowany tam przez jakąś firmę czy coś, ale ten drugi to jest taki na środku chodnika, że ciało nóżka by wpadła, złamanie gwarantowane. Ulica Legnicka. Jeszcze obrońców, tak, tak, jeszcze obrońców pokoju. Jeszcze obrońców pokoju. Koło kwiaciarni Flora. To jeszcze obrońców pokoju w takim razie. Dobra, tak. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Tam będziemy. Kostki się zapadły, czy jak to wygląda? Nie, tam coś było, zabudowanie było. Bo tam jakby obramowanie było, jakby coś. Jedno z boku jest coś podobnego. Takie okienko w chodniku. Ale obok jest po prostu otwór. I to otwór taki, że stopa dziecka, bo dorosłego człowieka na pewno nie, bo ja tam się przymierzałem wczoraj, ale stopa dziecka mogłaby ucierpieć. No to mamy zanotowane i będziemy zgłaszać. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie. No i pieszych poruszających się w tym miejscu. Ostrzegamy. Szczególnie dzieci. Jak słyszymy, że noga dorosłego raczej, no ale nawet na prostej można nieraz źle stanąć i skręcić sobie. No, ja dzisiaj przed radyjkiem tak miałem. No co ty gadasz? No, wystawał jakiś coś, uderzyłem i ale, wystarczy. Ale cały jesteś? Cały jestem, całe szczęście nic się nie stało. Natomiast mówię, że człowiek nie popatrzy, wiesz, gdzieś źle stanie, gdzieś coś kopnie i można sobie zrobić krzywdę tylko. Problem gotowy. Tak jest, a my nie chcemy problemów. Natomiast jeśli jednak macie problemy, macie tematy z problemami, to dzwońcie pod numer 767-400-400, ale nie tylko z problemami, bo może jak już coś zostało załatwione, no to oczywiście dzwonicie do nas i informujecie, dziękujecie i wysyłacie kwiaty i motyle. Czekamy. Dokładnie tak jak mówisz. 767-400-400. Odwiedzacie na bieżąco miedziowe.pl i dział co, gdzie, kiedy na stronie głównej najświeższe informacje. Ja dzisiaj rano byłem na targowisku miejskim w Głogowie, bowiem tam między innymi działacze Prawa i Sprawiedliwości zbierają podpisy pod obywatelskim projektem ustawy Tak dla CPK. Artykuł z tych porannych podpisów już jest w portalu. Zdjęcia również. Wczoraj ta informacja była z Lubina, dzisiaj w Głogowie i przez najbliższe 3 dni takie podpisy pod projektem tej ustawy będą zbierane. Dziś na targowisku miejskim, po południu w okolicach Galerii Glogowia. Jutro tych zbierających podpisy będzie można spotkać na bulwarze nad Odrzańskim, a w niedzielę w okolicach kościołów na Starym Mieście i na osiedlu Kopernik. Dziś też wieczorem emocje piłkarskie w Głogowie. Zanim się doczekamy telefonu, przypomnę 767-400-400.
ten numer jest do waszej dyspozycji w temacie dla reportera. Robert Mandrysz już na naszej antenie będzie o tym mówił, a na miedziowe.pl już możecie przeczytać, co jak prognozuje przed wieczornym meczem Chrobrego z Polonią Warszawa w Betclic pierwszej lidze, czy Chrobry odniesie drugie zwycięstwo, no to warto przekonać się na własne oczy i wieczorem o 20.30 na Vita Stwosza zasiąść na trybunach. No, kibice wiedzą, że i tak do tej pory tylko jedna wygrana na inaugurację w Sielcach, potem już nie było tak różowo, no ale Robert Mandrysz wierzy w siebie i swoich kolegów, w myśl szkoleniową trenera Plewni, no i wierzy też w to, że dziś w końcu pomarańczowo-czarni do swojego dorobku 3 punkty dopiszą. No, późnym wieczorem, żeby nie powiedzieć w nocy, około 22, tak, po 22, dowiemy się, dla kogo komplet punktów, a może podział, może remis, może sporo bramek, na przykład 3-3, nie wiem, tak pod kibiców, albo 3-2 dla Chrobrego. No, zobaczymy. Ciężko ocenić, szczególnie, że no, Chrobry ostatnio nie popisuje się. Jak to powiedział Robert Mandrysz, nie rozpieszczamy kibiców wynikami, no... Tak też jest, takie są fakty. Natomiast zanim wybierzecie się na mecz do Głogowa, no to można skorzystać z oferty pożegnania lata z plenerową biblioteką. Dziś od 16 w naszym parku w Nielubi. Dziać się będzie sporo, począwszy od spektaklu dla dzieci i młodzieży w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek zatytułowanego Asterix ratuje Obelixa, ale po tym coś dla fanów jazdy na deskorolce, czyli pokaz jazdy na tym właśnie urządzeniu. Największa szkoła deskorolki we Wrocławiu prowadzona przez medalistkę Mistrzostw Polski dziś zawita wraz z instruktorami do Nielubi, a wszystko na finał zakończył się festiwalem kolorów. Będzie też konkurs do wygrania deskorolka, tak więc pogoda wyśmienita, aż za wyśmienita chyba. Trzeba pamiętać, żeby dzisiaj wlewać w siebie tak dużo płynów, konkretnie wody, no żeby się nie odwodnić. O poranku byłem na targowisku miejskim w Głogowie i powiem wam, że już smali. Smali, to ostro. I będzie w ciągu dnia jeszcze lepiej. Kolejną obsługę reporterską mam o godzinie 11 na cmentarzu w Brzostowie. No to tam już będzie prawdziwa lampa. Już jest. Ale ciesz się, bo na Brzostowie najczęściej wieje dość tak, często. To prawda. Akurat i taki ożywczy wiaterek by nam się przydał. Natomiast chcę już wam powiedzieć, drodzy słuchacze, internauci, co dzisiaj o 11 na cmentarzu w Brzostowie się odbędzie, bowiem w tym roku 85. rocznica wybuchu II wojny światowej i o tej godzinie 11 na cmentarzu przy ulicy Świerkowej uroczystość oznakowania przez Instytut Pamięci Narodowej tabliczką grup weterana walk o wolność i niepodległość Polski mogiły spoczywającego tam Kazimierza Zalewskiego, żołnierza września 1939 roku oraz polskich sił zbrojnych na zachodzie. Tak więc dziś też tej informacji ode mnie możecie się spodziewać. Kasia Rososzko i Iwona Mierzwiak też pracują już nad tym, aby dla was kolejne informacje przygotować, a my z Bartkiem czekamy na wasze telefony. No i coś nie dzwonią nasi słuchacze. Mam nadzieję, że zaraz się to zmieni, no bo ileż można czekać? No przecież, kochani, kończy nam się powolutku, kończy nam się oczywiście sierpień, powoli kończą się wakacje, a tu co? Tematów nie ma? Aż mi się wierzyć nie chce. Cóż, czuję, że w poniedziałek z początkiem roku szkolnego, jak nam się słuchacze rozdzwonią, to nie nadążymy odbierać telefonów. Natomiast no, jestem przekonany, że jeszcze dziś ktoś do nas zadzwoni. Myślisz, że... Proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, bo w sobotę miał być mecz piłkarzy ręcznych. Piłkarek ręcznych i piłkarzy nożnych Zagłębia Lubin. I tam jest informacja, że faktycznie ten mecz jest w sobotę, ale na części portali jest podane, że ten mecz piłkarek ręcznych jest w niedzielę. Kiedy dokładnie jest ten mecz piłkarek ręcznych? Piłkarki ręczne grają... Piłkarki ręczne KGHM MKS Zagłębia Lubin ze Szczypiornem Kalisz grają w niedzielę 1 września o 16 w hali RCS-u. A widzi pan, bo na Flash Score taka jest informacja, że ten mecz pierwotnie miał być sobotę, tak? Od początku był planowany na niedzielę, także muszą sobie poprawić tam tą informację, natomiast u nas jest w dziale co, gdzie, kiedy jest właściwa informacja. Mecz Szczypiornistek jest w niedzielę o 16. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki śliczne, do usłyszenia. Natomiast wracając do piłkarzy nożnych, KGHM Zagłębia, oni grają w sobotę o 17.30 na KGHM Zagłębie Arena z GKS-em Katowice. A przechodząc do meczu piłkarzy ręcznych, to też KGHM Chrobry Głogów grać będzie z Cepterem KPR Legionowo. Tak. Oni grają już jutro o godzinie, z tego co dobrze pamiętam, 18. Bardzo dobrze pamiętasz. To dobrze, że pamiętam, bo jeszcze wejścióweczki dzisiaj będą do zgarnięcia. A proszę, wczoraj się rozdzwonili nasi słuchacze i dzisiaj kolejne. I dzisiaj kolejne, tak więc... Ale to po 10 dopiero.
A do 9.45 czekamy w temacie dla reportera. Jak najbardziej, na wasze telefony. I jeżeli ktoś też ma jakieś pytania, może gdzieś coś wyczytał inaczej, no to my też, jak się okazuje, potrafimy odpowiedzieć czasami na takie pytanie i to z miejsca. Jeśli chodzi o sport, to Leszek jest od tego. I ty, Bartku, też przecież skoro wiesz w tym temacie. Ja o sporcie nie wiem nic. Natomiast... Halo, dzień dobry. Dzień dobry, słuchamy. Dzwonię w takiej sprawie, dzwonię z ulicy Oriona, zwierzowców. Mhm. I kiedyś już ktoś zadawał takie pytanie, w sensie takim, czy jest możliwość postawienia tam ścian dźwiękoszczelnych od tej takiej zwanej obwodnicy między galerią a blokami na Oriona. Czyli od ulicy Piłsudskiego, tak? Ekrany dźwiękochłonne, tak? Tak, dokładnie tak, bo powiem panu, że tam po prostu nie idzie wieczorami spać, a mało tego, na galerii jeszcze po 22 zaczęli sobie jakieś, nie wiem, młodzi czy może i starsi jeździć po prostu samochodami sobie, się ścigać, gazować sobie samochodami, no i po prostu jest taki problem, że tu już też sąsiedzi się skarżą, że no, że czy jest jakaś szansa, bo kiedyś powiedzieli, że postawili tam to pole, no to tych dźwięków tam nie słychać, no ale te drzewa nie robią żadnej różnicy, czy są, czy nie ma. Dobrze, to zacznijmy od tego, że jeśli widzi pani, że sobie urządzają jakieś takie harce na galerii, czy na parkingu, to od razu dzwonimy na policję, to żeby była jasność, a jeśli chodzi o bariery, Leszku? Ekrany dźwiękochłonne, planów na razie takowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie ma, natomiast no jest ten zielony ekran, jak to mówimy, nasadzenia są co roku dokonywane, no i na razie tyle chyba. No i tyle, no dobrze, ale jeszcze mam jedną sprawę. Chodzi o nową drogę, ścieżkę rowerową z Piłsudskiego. No tak. Jest ładnie zrobiona, wszystko, ale dalej nie jest oznaczona. Nie są pozmieniane pasy dla przejścia, dla rowerzystów. Jadą rowerzyści wzdłuż, nie zatrzymują się na ulicy, gdzie nie wiadomo, czy teraz rowerzysta ma pierwszeństwo, czy kierujący pojazdem. To jest jeszcze wciąż plac budowy, dlatego tak. Jeszcze ta inwestycja nie została zakończona. Poczekajmy na jej zakończenie, na kompletne oznakowanie, bo tak naprawdę, to ja nie wiem, czy można już z tego w ogóle korzystać, bo to jest wciąż plac budowy. Tak, to jeszcze nie zostało oddane. Tam jeżdżą ludzie rowerami i chodzą pieszo. Ja ostatnio sama jechałam tutaj z Paulinowa i po prostu rowerzystka przejechała, nie patrząc się, czy jadę, czy nie jadę. To teraz jeszcze ja przypomnę w takim razie taka bardzo ważna informacja. Rowerzysta nawet na przejeździe rowerowym nie ma pierwszeństwa i ma zwracać uwagę na to, czy nikt nie jedzie, albo nikt nie idzie. To taka informacja dla rowerzystów, o której też przypominają dość często policjanci. Rowerzysta ma pierwszeństwo na tym swoim pasie, na tej śluzie, jak to niektórzy nazywają, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już się na niej znajduje, to po pierwsze, albo w sytuacji, gdy jedzie sobie prostą drogą rowerową, a ktoś na przykład skręca samochodem, powiedzmy, w prawo, to musi ustąpić pierwszeństwa, jeśli widzi, że rowerzysta nadjeżdża. Sytuacja ma miejsce na przykład, powiedzmy, na ulicy Kazimierza Sprawiedliwego przy tym sklepie wielkopowierzchniowym, który tam się mieści. Jeżeli rowerzysta jedzie wzdłuż tego sklepu, to ktoś zjeżdżający na parking sklepu, no musi ustąpić w tym momencie pierwszeństwa, bowiem to on przecina mu drogę jazdy. Ale rowerzysta na takich przejściach nie ma pierwszeństwa i ma zwracać szczególną uwagę, czy nikt nie jedzie przypadkiem. Bo później się to kończy tak, jak się kończy. Rowerzysta myślał, że ma pierwszeństwo, po czym nagle podjeżdża na przykład radiowóz i rowerzysta dostaje mandat za wymuszenie pierwszeństwa. Generalnie trzeba uważać. Tak jest, zgodnie z przepisami. No i uważać przede wszystkim na siebie, bo nie jesteśmy przecież, wiecie, nieśmiertelni. Tak, nie mamy kilku żyć. To nie jest gra, to jest życie. I czasami lepiej odpuścić. Nieważne, kto ma pierwszeństwo, czasami lepiej odpuścić, żeby później nie było gorzej. Problemów właśnie. Zdrowotnych przede wszystkim. Natomiast patrzę, wczoraj przygotowałem dla was informację o nowych radiowozach dla Komendy Powiatowej w Głogowie, a dzisiaj Iwona Mierzwiak pisze o nowych radiowozach policyjnych, które wyjadą na drogi powiatu lubińskiego. Jak się będą prześcigać teraz? No powiem ci, że to nowe oznakowanie bardzo mi się podoba, jeśli chodzi o radiowozy z tym takim... Z żółtym takim? Taki żółty, zielony. To taki w stylu brytyjskim bardzo mocno. No właśnie. Jeszcze zarobki w stylu brytyjskim policjanci powinni mieć jeszcze. O, to nie tylko policjanci. Ja myślę, że większość osób chciałaby mieć takie brytyjskie zarobki w Polsce. Tylko wtedy niestety pamiętajcie o tym, że wszystko byłoby tak samo drogie.
jak w Wielkiej Brytanii. No, coś za coś, prawda? Natomiast polkowicy strażnicy miejscy mieli wczoraj swoje święto. W artykule Kasi Rososzko możecie poczytać z okazji Dnia Straży Gminnej, który przypadło 29 sierpnia. Zorganizowano uroczyste spotkanie, podczas którego wręczono awanse, nagrody pieniężne, a także krzyże za zasługi. Więcej w artykule Kasi Rososzko. Liczymy też na więcej waszych telefonów, bo za chwileczkę przerwa reklamowa. Prawda. Potem druga część tematu dla reportera. Też prawda. Przerwa, czy jeszcze nie, czekamy? Mówię, że prawda i też prawda. Też prawda. Też prawda. 9.30 już blisko, więc faktycznie ta przerwa reklamowa coraz bliżej. I jeżeli ktoś jeszcze przed przerwą chciałby zadzwonić, to proszę bardzo, 767-400-400. Na chwilę obecną tych telefonów nie ma, ale może za chwilkę się pojawi. Jeszcze chwilę poczekamy. No i przypominamy również, że wczoraj zmiany. Nowa radna w powiecie się pojawiła. Tak, dokładnie. A teraz pojawił się telefon. Halo, dzień dobry. Słuchamy, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę Państwa, ja jestem w takiej nietypowej sprawie. To nie jest skarga, jak to się mówi, ale chciałbym coś opowiedzieć. Otóż Biedronka wystawiła taką reklamę na Masełko. 3,49 czy tam nawet 3,99. Tym tokiem chciałem sprawdzić, jak to naprawdę jest. Pojeździłem sobie po kilku Biedronkach z rana, tylko jak przed pracą, po pracy i wieczorem. I coś się okazało. Okazało się, że żadnego Masełka nie ma. Mimo, że reklama była, że kilka dni to będzie trwało i tak dalej. To jest takie podejście, jak gdyby... Chciałem wytłumaczyć się z tego, że człowiek jeździ niepotrzebnie i traci czas, a okazuje się ani rano, ani wieczorem, ani... południe tych masełek, nie wiem. Ale proszę powiedzieć, tego masełka nie ma, bo już wyszło, czy tego masełka w ogóle nie było? W ogóle nie było. Rano nie było go i w południe go nie było i nie było go wieczorem w kilku Biedronkach. Więc wiem, po co ta reklama i po co oni tak ludzi gonią do tej swoich tych sklepów, żeby wrócić z kwitkiem. Ja nie będę... To nie jest skarga, oczywiście. Być może są jakieś powody, ale ono dziwnie te masło znika jeszcze przed otwarciem. Ja natomiast też nie będę bronił w żaden sposób żadnej sieci handlowej, natomiast w wielu przypadkach już sam zaobserwowałem, że prócz tego, że jest na przykład promocja, to jeszcze na samym dole jest dopisane, że ta promocja jest w wybranych sklepach na przykład. Bo to też trzeba doczytać. Natomiast podobna sytuacja miała miejsce niedawno w innym sklepie wielkopowierzchniowym, też w znanej sieci handlowej, gdzie było też masło do kupienia w super promocyjnej cenie. Okazało się, że ta sieć nigdy takiego masła nawet w swojej ofercie nie posiadała. No właśnie. To też taka ciekawostka. No ciekawostka, ale też niepotrzebnie człowiek jeździ, traci czas. No ale chciałem sprawdzić, jak to jest naprawdę. I w tych kilku miejscach postanowiłem odwiedzić te sklepy i się okazało, że zero, zero, zero masełek. Więc przestrzegam też i klientów, żeby tak łatwo się nie nabierali na takie hasełka z reklam. Na masełka. Hasełka na masełka. Tak, żeby się nie nabierali na masełka. Dobrze. To tylko tak żartobliwie, ale taka prawda jest. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Dziękuję ślicznie, do usłyszenia. No czasami właśnie do takich sytuacji trzeba podejść żartobliwie i z uśmiechem, natomiast no szkoda naszego poświęconego czasu, bo nieraz jak na czymś ci zależy i widzisz w gazetce, że jest w promocji i jedziesz do jednego sklepu, do drugiego, do trzeciego, nie ma, nie było, może przywiozą. A ty jeździsz jak ten klient nabity w gazetkę promocyjną. Robimy przerwę, Bartku? Tak, robimy krótką przerwę reklamową i zaraz po niej wracamy do was z drugą częścią tematu dla reportera. Ostatnie 10 minut ostatniego sierpniowego wakacyjnego tematu dla reportera. W poniedziałek wracamy na inne tryby roku szkolnego, tak więc no, należy się spodziewać na drogach wzmożonego ruchu, a teraz proszę bardzo, pierwszy telefon w drugiej połowie. Halo, halo? Halo, dzień dobry, witam. Dzwonię z Lubina. Tak. Halo? Tak, słuchamy. Dzwonię z Lubina. Mam taki mały problem. Jeżdżąc do ogrodu zoologicznego w Lubinie, no bardzo dużo słuchaczy chyba wie, gdzie to jest. No dokładnie. Jest tam taki wjazd od ulicy, bodajże to jest ulica Paderewskiego. Jest ten parking koło MPWiK. Jak wszystko jest super, to ten wjazd na ten parking jest normalnie masakryczny. Tam nie może się dosłownie żaden samochód osobowy minąć. Poza tym z prawej strony są wystające jakieś obrzeża, krawężniki. Z drugiej strony są dziury. Ostatnio tam
ostatnio tam byłem, przyjeżdżałem, to widziałem, że ktoś chyba sobie urwał albo miskę olejową, albo korek od oleju. No mówię, no wszystko by było, tylko ten cukiereczek, na taka wisienka na tym torcie. No brakuje po prostu tego dojazdu na ten parking. Może coś z tym można by było zrobić. Mm-hmm. Notujemy to sobie i przekażemy naszej redakcyjnej koleżance Iwonie Mierzwiak i będziemy dopytywać o tę kwestię. No i super. Myślę, że później to będzie coś zrobione. Ale będę dzwonił w tym kierunku. Dobra, bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. I do usłyszenia. I czekamy na kolejne telefony. Polkowice, Lubin, Głogów, każda inna miejscowość Zagłębia Miedziowego, gdzie tylko słychać Radio LK. Zagłębia Miedziowego oczywiście. Czekamy na wasze telefony. 767-400-400. Jeszcze do waszej dyspozycji sporo czasu, bo 8 minut to tych telefonów może być 8, może być 10, mogą być 4, może się okazać, że dwa konkretne, albo jakaś dyskusja jeszcze się tutaj wywoła. Wszystko zależy od tego, jak tam będzie to wyglądało u was, kochani. No właśnie, sporo święta plonów w nadchodzący weekend. Dziać się będzie na przykład w gminie Kotla, w gminie Jerzmanowa, ale też w gminach powiatu lubińskiego i polkowickiego. Wszystko znajdziecie w dziale co, gdzie, kiedy portalu miedziowe.pl. Tam możecie sobie weekend zaplanować. Pogoda wyśmienita aż nadto, tak więc warto spędzić czas na świeżym powietrzu. Między innymi też smakując pysznych potraw, które pewnie koła gospodyń wiejskich w poszczególnych sołectwach będą przygotowywać właśnie na święta plonów. Dziękowanie za to, co udało się wspól zebrać. 767-400-400. Czekamy, drodzy słuchacze. Czy ktoś jeszcze może jakieś kwiaty i motyle komuś na przykład? Czy nie? Ile, Bartku, macie tych wejściówek do rozdania po 10? Sporo. Sporo. Po prostu sporo. I jak będą dzwonić, to będą dzwonić. Wejściówek jest na tyle dużo, że spokojnie osoby zainteresowane bez najmniejszego problemu taką wejściówkę zgarną. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to jak najbardziej będę czekał tutaj po godzinie 10 na wasze telefony. 767-400-400. Po prostu wystarczy zadzwonić, nic więcej. Ani nie musicie odpowiadać na pytanie, kto ma ochotę wyjść na spotkanie KGHM Chrobrego Głogów piłkarzy ręcznych, to jak najbardziej może to zrobić. Wystarczy zadzwonić pod ten numer, który teraz jest też do waszej dyspozycji. Powiedzieć później mi tylko swoje imię, nazwisko, ja przekazuję informację dalej i bilecik będzie czekał do odbioru w kasie przy Wita Stwosza. Hali przywita Stwosza. Tak jest, hala imienia Ryszarda Matuszaka. Jutro mecz Szczypiornistów o godzinie 18. O 17.30 w Lubinie KGHM Zagłębie GKS Katowice. Dziś o 20.30 Chrobry Głogów Polonia Warszawa. I w niedzielę o 16.00 KGHM MKS Zagłębie Mistrzynie Kraju kontra Szczypiorno Kalisz. Sportu nie zabraknie. Motoryzacyjne Cacka zaparkują w niedzielę w Głogowie, w rynku. Czwarta wystawa pojazdów zabytkowych. Ponad 100 zgłoszeń, zarówno motocykli, jak i samochodów, tak więc zapraszamy serdecznie. Będzie na czym oko zawiesić. I to jest bardzo dobra informacja, jeżeli ktoś lubi oczywiście samochody, natomiast jeżeli ktoś nie lubi samochodów, to zawsze można się wybrać na inną imprezę. Imprez naprawdę pod dostatkiem. Miedziowe.pl, nie przegap co, gdzie, kiedy. Tutaj każdy o takiej imprezie może sobie poczytać, a ja właśnie jeszcze sobie wspomnień czar robię i nowe galerie foto odpalam i widzę, że przecież w ubiegłym tygodniu amerykańskie furki zaparkowały na placu Euforii w Lubinie i tam to się też działo. Oj, takie mocne samochody. I to tak pomalowane, niektóre ładne, duże. O, Amerykanie jednak to lubią duże auta. Miedziowe.pl. Tutaj każdy znajdzie na pewno coś dla siebie. Patrzę na zegarek, 5 minut nam zostało. Grać utworu nie będę, ale może Kwiaty i Motyle bym zagrał. No, z chęcią, tylko pytanie, czy komuś się należą. No, wiesz, na pewno się komuś należą, tylko nikt nie dzwoni w temacie dla reportera w tej sprawie, a przecież już mieliśmy zgłoszenie chociażby wczoraj od Kasi i też nikt nie zadzwonił. Ja się zastanawiam, jak to jest, że jak trzeba coś zrobić, naprawić, poprawić, to dzwonicie, ale żeby później tak podziękować, to już tak niekoniecznie. No właśnie. Jak to jest? A to tak przecież wypada nawet.
Szczególnie jak coś szybko zostało naprawdę. Tak, dokładnie. Ostatnie 4 minuty tematu dla reportera przed weekendem. Weekendem obfitującym w imprezy wszelakie w całym Zagłębiu Miedziowym. Oczywiście będziemy dla Was szykować materiały z tych wydarzeń i zdjęciowe, i dźwiękowe, i tekstowe oczywiście na portal miedziowe.pl, a temat dla reportera będzie dopiero po weekendzie, tak więc obserwujcie to, co się dzieje wokół Was. Patrząc w ogóle na to, co się dzieje w ten weekend, to uwaga. 1, 2, 3, 6 imprez dziś. 1, 2, ojej, żeby nie skłamać, z 10 minimum jutro. I jeszcze w niedzielę, na tak żeby już całkowicie zakończyć wakacje, to jeszcze 8. To jest tyle imprez, że ja nie wiem, jak nie skorzystać z którejkolwiek, bo i przecież między innymi zakończenie lata z Domem Kultury w Radwanicach, bo i między innymi rodzinny rejs na pożegnanie wakacji w Sławie, bo i między innymi w Polkowicach cykle warsztatów, do tego w Kunicach festiwale reggae nad jeziorem, do tego w Gaworzycach rowerowy plener fotograficzny, do tego Park Run Głogów, oczywiście standardowo edycja, uwaga, 299. No to za tydzień 300. Tak, już 300 edycji, czyli 300 tygodni już biegają, to jest prawie 10 lat. No dobra, 10 lat to przesadziłem, ale te 5 to minimum. Co tam jeszcze mamy? Dożynki gminne Wierzmanowej, zakończenie wakacji w Polkowicach, wieczór z muzyką gospel, oczywiście 10. Głogowska Noc Rockowa w Głogowie w Fosie Miejskiej, to już jutro koncert, gdzie gwiazdą wieczoru będzie grupa Vader. No, dzieje się, dzieje, kochani, więc śmiało, śmiało. Korzystać z działu Nie przegap co, gdzie, kiedy na portalu miedziowe.pl, portalu Zagłębia Miedziowego. A teraz jeszcze ostatnie 2,5 minutki korzystać proszę z naszej linii telefonicznej. Jest wolna. 767-400-400. No, kochani. Nie ma Kasi, nie ma żartów. Kasia będzie pewnie w poniedziałek. Dzisiaj będzie jeszcze, po południu na pewno. Natomiast wiesz, ale, tak już inaczej, nie, ale już nie na temacie dla reportera. Nie, już nie będą takie żarty oczywiście. A my tam lubimy sobie, szczególnie że jesień się zbliża, jak wiadomo. Jesień obfituje w żołędzie, w grzyby. No w grzyby to musi trochę popadać. No właśnie tak widziałem prognozy pogody na jesień tego roku. Takie no, wstępne oczywiście, bo to tylko takie gdybanie na chwilę obecną może być. No to zaczynając od jesieni, no to musielibyśmy zacząć w sumie od 20 na przykład września, prawda? Gdzieś tak mniej więcej. No tak 18-19 stopni, trochę deszczu, ale dość ciepło. Październik też zapowiada się wyśmienicie. No i przyszły tydzień zapowiada się wyśmienicie. 27-30 stopni, nawet w regionie. A teraz jeszcze jeden telefon. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Wczoraj miałam okazję być w kinie Cinema i oglądać koncert Andre... W multikinie, tak. Mhm. Byłam zaskoczona, że tam się nie uwzględnia kompletnie żadnych zniżek. W internecie pisze wyraźnie, że i dla uczniów, studentów, seniorów, no, inwalidów i karty rodziny, a tu nic kompletnie, tylko jedynie grupowo. Jeżeli się przychodzi, no to jest cena negocjowana. Nie wiem, czy to jest... Obsługa jest niedoinformowana, że ma jednak uwzględniać zniżki, czy po prostu w multikinie się nie uwzględnia. Mhm. Poza tym chciałam pochwalić obsługę. To trzeba przyznać. Są, przepraszam, są mili. Szczególnie młody człowiek, który mi właśnie wczoraj pomógł, odprowadził mnie na salę, wskazał miejsce i jeszcze nawet zaproponował wsparcie, żeby, ponieważ jestem osobą niepełnosprawną. Mm-hmm. To mnie bardzo zaskoczyło i dziękuję za to. No i... Ale proszę wyjaśnić mnie i innym mieszkańcom, dlaczego tych
Ja już, to ja już pani mówię, bo ja znalazłem odpowiedź na pani pytanie, bo to teraz wygląda tak. Ceny biletów do multikina wahają się tam średnio od 16 do 35 zł, a na ich wysokość wpływa przede wszystkim wybrane miejsce, czyli strefa w sali kinowej, lokalizacja kina oraz technologia, czy jest to seans 2D czy 3D. I informacja wygląda też tak, że multikino nie prowadzi sprzedaży biletów normalnych, ulgowych dla seniorów czy studentów. Oni nie prowadzą sprzedaży takich biletów. U nich cena biletu zależy od tego, gdzie siadamy, w jakim miejscu, czyli w tych strefach, które są tam mniej płatne, bardziej płatne, bo to wszystko zależy od tego, czy nam się lepiej będzie oglądało, czy szyja jednak będzie bolała. No dany szósty rząd i ponad 40 zł bilet. No ale to też wydarzenie specjalne było, tak? Z tego, co pani mówi, to nie było zwykły seans filmowy, tylko jakiś koncert. Tak. No to też pewnie zależy od tego, czy umowa z osobą, która organizowała to, wyglądała pewnie tak, że bilety były sprzedawane po jednej cenie, być może dla większości. To też możemy dopytać oczywiście, bo ale coś czuję, że to wydarzenie było organizowane raczej przez kogoś na sali, aniżeli przez samą sieć tego kina. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź, to jeśli chodzi o seanse, no to niestety, ale multikino nie ma promocji czy żadnych zniżek właśnie dla seniorów czy na przykład studentów, ale są wyznaczone strefy, które są oczywiście z biletami tańszymi i są strefy z biletami droższymi. Bardzo oczywiście dziękujemy za ten telefon, a też przy okazji bardzo dziękujemy za dzisiejszy temat dla reportera, bo już na naszym zegarku jest 9:47. No i przyszedł czas się z wami pożegnać w tym ostatnim w wakacje temacie dla reportera. Na kolejne zapraszamy już w roku szkolnym 2024-2025, czyli 2 września o godzinie 9:15. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15 temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka Zagłębia Miedziowego i portalu regionu miedziowe.pl. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 767-400-400. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.